Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Dzień dobry, Karolina Opolska zapraszam na teorię spisku. Program na kanale YouTubowym Sekielski Brader Studio i na Spotify oczywiście również. A dzisiaj w studiu mój kolega redakcyjny, tak mogłabym powiedzieć, Artur Nowak, prawnik, publicysta. Pisarz, no i autor najnowszej powieści, która wzbudziła wiele emocji w różnych środowiskach, czyli chrześcijaństwo, a moralna religia. Cześć, Artur. Cześć, Karolina, koleżanko moja. Redakcyjna. <laughs> Redakcyjna. Przede wszystkim gratuluję darmowej reklamy, którą zrobiły ci, ci różne środowiska prawicowe, które w dniu premiery książki, to było w zeszłym tygodniu. Wiesz co, skoro jesteśmy w teorii spisku, to ci powiem, że jest kilka spiskowych teorii na temat tej reklamy, bo są tacy, którzy myślą, że wydawnictwo no, dogadało się z, z środowiskami Ordo Iuris. No, no, naprawdę, kilka osób tak stwierdziło. Znaczy, oczywiście to, to jest już taki szczyt ich fans. Fantazji. Ale rzeczywiście e, książka e, przyciąga uwagę i chyba ta okładka, bo demonstracje odbyły się i różańce przed, okładkę. przebłagalne przed jej premierą e, wzbudziła i rozjuszyła tak te środowiska. No, odbył się różaniec. E, pod siedzibą Pruszyńskiego. Wcześniej szef, szef spółki, która wydaje książkę, trzymał kilka tysięcy maili protestacyjnych. No, modlą się. W naszym środowisku... Na no, szczęście już nie palą, nie? Od kilkuset lat, także... Książek, ani ludzi. Ani ludzi. E... Ludzi i książek w tej kolejności. Ja jeszcze książki w takiej wersji nie widziałam, twardej okładce. Mam tak zwane szczotki, czyli zbindowaną książkę. Tak. Czyta się ją bardzo przyjemnie. Zaraz... Tak naprawdę krótko, gdybyś mi powiedział, co to jest, z kim rozmawiasz i jaka w ogóle jest formuła tej książki, a potem przejdziemy do treści i oczywiście do tego, jak ta książka ma się do teorii spisku. To jest książka, która dekonstruuje yy, wykładnie Biblii i, tak jak mówi mój rozmówca, ta książka jest zapisem rozmowy mojej z filozofem Irenuszem Ziemińskim. To jest absolwent katolickiego. Uniwersytetu Lubelskiego, de facto laureat Nagrody Tischnera, który, no właśnie, dla osób, które nie wgryzały się nigdy w Biblię, a myślę, że 98% Polaków przeczytało tą książkę. No, Ja traktuję to jako tekst literacki i nie wyciągnęło z tego żadnych wniosków. Mówisz o Biblii. Tak, a profesor spojrzał na to z zupełnie innej perspektywy, bardzo prostej. No, wstał z klęcznika i przysiadł się na wygodnym fotelu i zaczął myśleć nie co on może dać Bogu, Jezusowi, tylko co Jezus i Bóg mu daje. No i doszedł do wniosku, że są to postacie, które w sposób bardzo negatywny wpłynęły na naszą historię. I to, co mnie ujęło w nim jako rozmówcy, <laughs> to chyba to, że traktuje on chrześcijaństwo jako jeden z wielu prądów myślowych, który podlega takim samej ocenie jak jakieś inne systemy etyczne. Humanizm, stoicyzm, moglibyśmy tutaj wymieniać. Żyjemy niestety w czasach, myślę, że one są słusznie mienione, kiedy no to właśnie chrześcijaństwo jest tą matrycą. Jak jest coś chrześcijańskie, to jest no, dobre. Mienione na pewno jeszcze nie są. Być może mijające i to raczej Wolniej niż szybciej. A my chcemy pokazać w tej książce, czym tak naprawdę chrześcijaństwo jest. I jeżeli ktoś rzeczywiście zechce z takim otwartym umysłem, bo to jest taki warunek, chyba, dobrego przyswojenia tej książki, zetnąć się z tym, myślę, że na pewno zostanie co najmniej z wątpliwościami. Mówię o tym, dlatego że to chyba spośród kilkunastu moich książek książka najważniejsza. I nigdy tak nie mówiłem i nie, nie, nie prowadziłem takiego rankingu, natomiast myślę, że no mam już dość książek o pedofilii, nadużyciach księży, o, o grzechach kościoła, które są no, zjawiskiem dość dobrze opisanym. I postanowiłeś zająć się chrześcijaństwem jako całością. No bo to jest rdzeń, bo my często mówimy e, źli księża i biskupi, dobry Jezus, dobra Ewangelia. Otóż okazuje się, że to nieprawda. Jest pełna konsekwencja tego, co mówi Marek Jędroszewski, mówiąc o tym, że geje to jest tęczowa zaraza z tym, co mówił Jezus, w jaki sposób ludzi wykluczał. Chciał ich wyrzucać do Gehenny, e, chciał oddzielać konkol od e, ziarna. No to jest współczesny język nienawiści. Gehenna była spalarnią w Jerozolimie, misem, e, no takim, którego nikt nie chciał, bardzo, odwiedzać. I oczywiście to nie są jakieś moje domorosłe teorie człowieka, który siadł i, i nagle postanowił w ciągu kilku miesięcy zdekonstruować, nie wiem, i obalić chrześcijaństwo. Takie próby istnieją już od wielu, wielu lat. Niestety dopiero wchodzimy w ten nurt na zachodzie Europy, w Stanach Zjednoczonych oczywiście. Natomiast dostaję sporo sygnałów na Facebooku, na Instagramie od ludzi, którzy czytali książkę, że ta książka dała język ich myślom i niepokojom. E, bo tak naprawdę e, chrześcijaństwo jest wychowaniem człowieka do cierpienia. Jest absolutnym zaprzeczeniem e, tego, co jest naturą naszą. Poznanie. E, mm, Poznanie, mówimy o Poznaniu. To jest właśnie ta odwaga Ewy, która nie słuchała Boga, tylko powiedziała, ja sama chcę sprawdzić, co jest dobrem, a co złem i ona jest za to piętnowana. No, tak, to tak jest... miłość do samego siebie, miłość do innych, ale tak. taka bezwarunkowa, nie miłość do innych dlatego, że są przedstawicielami, ludzkimi przedstawicielami Boga, tylko kocham kogoś, za to, czy właściwie ale dlatego że jest, to A właśnie. nie dlatego, że stworzył go Bóg. No właśnie, ale tak, rozmawiam tutaj o różnych teoriach spiskowych. Trochę czasem z mrużeniem oka, trochę czasem bardziej na poważnie, no ale wydaje się, że są takie tematy tabu, których w Polsce ruszać nie należy, w Polsce, Europie i na przykład porozmawianie o chrześcijaństwie, czy nawet o katolicyzmie, ale właśnie z punktu widzenia teorii spiskowej i z punktu widzenia tego, że właściwie ta, to wyznanie wypełnia wszystkie te punkty, które wypełnia każda inna teoria spiskowa, której w żaden sposób nie da się udowodnić, wydaje się tezą dość kontrowersyjną, bo jednak chrześcijaństwo jest dla nas bardzo ważne, bo jednak Kościół jest ciągle dla nas bardzo ważny. Mówię nie dla mnie i dla ciebie oczywiście, tylko ogólnie, jak dla, Wiesz, jako no, dla społeczeństwa. To jest argument z jednej strony oczywiście, który trzeba brać pod uwagę, natomiast z drugiej strony on jest bardzo populistyczny, no bo jest no wiele rzeczy, które są naszym udziałem w naszej codzienności, tak, kiedy się odżywiamy, nie wiem, robimy krzywdę sobie poprzez, nie wiem, upijanie się, palenie papierosów, a jednak to robimy. Więc to nie jest dla mnie argument. Dla mnie dekodowanie pewnego chrześcijańskiego mitu, teorii, bo masz rację, myślę, że można to w takim opakowaniu podać, to jest przede wszystkim ten podstawowy rdzeń, to znaczy ojciec wysyłający swojego syna po to, żeby on został zamordowany, żeby zbawić innych ludzi. Po co? Jeżeli Bóg jest Bogiem i ma sprawczość, po co ma ginąć jego syn? Żeby nam żyło się lepiej. Mówiąc w wielkim skrócie, bardzo kolokwialnie, uważam, że to kompletnie nie ma sensu. Jeżeli Bóg widzi syna, który ma wątpliwości, czy chce wypełnić wolę swojego ojca w ogrójcu, mówi ojcze oddal ode mnie ten kielich, a Bóg jednak oczekuje od niego tej ofiary i podnosi tę okrutną śmierć, to myślę, że Bóg jest okrutnikiem. No bo nie widzę w tym sensu. Ma od odsprawczą, żeby w ogóle do tego nie doszło. Mało tego, zwróć uwagę, że na przestrzeni wieków ta śmierć Jezusa na niewiele się zdała, dlatego, że rodzimy się w brudzie grzechu Ewy, grzechu pierworodnym. No Właśnie chciałam, chciałam od tego zacząć, ale cała ta gloryfikacja cierpienia, która jest w religii chrześcijańskiej gdzieś postawiona na piedestale, jest dla mnie rzeczą bardzo odpychającą i w ogóle, jak podejdziemy do Boga, tak jak jest przedstawiony w Biblii, czyli do takiej Wiesz, mówisz osoby tak... samo, mm -hmm. tak, ale takiej bezpośrednio angażującej się w to, to, co się dzieje na Ziemi, mającej bezpośredni wpływ, przemawiającej do niektórych ludzi, zmieniającej mm -hmm. coś, jednego, a drugiego nie, a potem patrzysz na ten ogrom cierpienia, który mamy na świecie, i myślisz sobie, no, serio? To jest taki facet no, i, i to co? To znaczy, wiesz co, no jest taki facet i mamy... No, Kościół bardzo zmienił język po Holokauście, to znaczy mam na myśli Sobór Watykański II, ale no już paradoksem jakimś, no, który musi tutaj wybrzmieć jest to, że najprawdopodobniej komendant obozu w Auschwitz, który się wyspowiadał, został zbawiony i poszedł do nieba, natomiast Żydzi, którzy byli innowiercami, kilka milionów, którzy tragicznie zakończyli swój żywot w obozach koncentracyjnych, tej chwały życia wiecznego nie dostąpili, No jest to jakiś absurd, tak? Że można się w ten sposób uniewinnić. Znaczy cierpienie jest pewną strategią Kościoła, cnotą, którą rosła do rangi cnota. Cnoty, no bo z czym nam się kojarzy cierpienie? Budzi współczucie nasze i chcemy, żeby ludzie, którzy odczuwają to cierpienie... Czy sami do siebie odczuwamy takie współczucie, kiedy cierpimy, żeby je zniwelować. Natomiast Kościół powiada, że to, jest cnota, że to jest cnota, która jest jakimś błogosławieństwem dla nas. Uważam, że ludźmi, którzy cierpią, łatwiej zarządzać. Ludzie, którzy cierpią, ludzie, którzy grzeszą też, są dobrym materiałem. Dobrym materiałem, grupą do zarządzania, dlatego że kościół bardzo inteligentnie to wszystko sobie, moim zdaniem, obmyślił, dlatego, że. No, tak miała naprawdę, to naprawdę 2000 lat. Tak, że ta klientela cały czas do tego kościoła z, z, z tymi upadkami w, w, w związanymi z grzechami przychodzi. To jest taka Stworzono pewien system, tak? No Bo wiadomo, że człowiek z natury jest grzeszny, tak, No, no to jest nasza natura. Tak jak jesteśmy, nie wiem, myślący, tak samo jesteśmy grzeszni grzeszni, tak? Tacy po prostu jesteśmy. No musimy podejmować pewne decyzje trafne, albo nietrafne, ale weryfikujemy je na podstawie po prostu, nie tego, co nam Bóg każe, albo nie każe, tylko nasza natura mówi, że sami chcemy tego spróbować. Yy, I yy, grzeszność posunięta jest w Kościele, pod sankcją ognia piekielnego do absurdu. Ja już tu nie będę mówił o świętym Pawle, który mówił, że osoby, które tolerują homoseksualizm, nie tylko jako osoby, które aktywnie praktykują tę formę relacji, ale też osoby, które tolerują to z boku, zasługują na śmierć, ale Bóg powiada ustami Jezusa, bo Jezus niczego nowego nie powiedział. J, ani jednej joty nie chciał zmienić w prawie Hebrajskim, że można zgrzeszyć myślą nawet. tak? Myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. No więc właśnie stworzył nas i wyposażył w to, że możemy myśleć. Maslow powiada, że mamy potrzeby seksualne, od myśli się zaczyna, tak? To mówią o tym psychologowie. Już ta myśl jest inkryminowana w oczach boskich. No prowadzi to do absurdu i wprowadzenie człowieka w pewien nieustający ciąg poczucia winy. I człowiekiem z poczuciem winy, człowiekiem cierpiącym... I człowiekiem, który się boi, że to, co, o czym na przykład myśli, doprowadzi do męk piekielnych. Tak. I to doprowadza po prostu do y, pewnego y, absurdu. I on jest w takim, w takim perpetuum mobile, z którego nie może wyjść. On oczywiście się może Czyszczać co jakiś czas, ale jest klientem, który zawsze do tego kościoła będzie przy, przychodził. Ale wspomniałeś o tym, mm -hmm. i to już jest absurd na samym początku. To znaczy, rodzimy się. Niezależnie, gdzie się rodzimy, to absolutnie nie zależy od nas, czy rodzimy się w rodzinie katolickiej, czy się rodzimy w rodzinie muzułmańskiej, czy jakiejkolwiek innej. Rodzimy się i według Kościoła katolickiego już mamy na sobie piętno grzechu pierworodnego. Już Czyli ci odpowiadam. To, to jest, jest... <laughs> już to jest coś, co mnie się w głowie nie mieści, bo nawet zakład. Tak. Na potrzeby naszej rozmowy, załóżmy, że wszystko, co znajdziemy w Ewangelii, jest prawdą. No ale ja. Rodzi się dziecko w jakiejś rodzinie, która nie jest katolicka. I jaki ono ma wpływ na to, że nie zostanie ochrzczone? Znaczy, to jest. Dziecko jest w tym wszystkim nieważne. Grzech pierworodny jest osobistą zemstą Boga na Ewie. Bóg ma jakąś obsesję związaną z Ewą, dlatego, że nie. Jest no kobietą oraz no, że jest kobietą, która, no, zwróć uwagę, że w, w historii o, 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 o pokuszeniu mówi się o Ewie i, i o jako ofiarze w y, y, Adamie. Tak? Natomiast zmierzam do tego, że y, y, Bóg ma jakąś osobistą, osobisty plan zemsty wobec Ewy, bo nie wystarczyło mu to, że no wygnał ją z raju, ale nazwał ją pramatką grzechu. Także jego, jej grzech jest nieustannie odtwarzany po prostu w każdym rodzącym się człowieku, który musi zostać oczyszczony. A cóż to jest za grzech? To jest grzech wolno myśli Poznania. Ewa jest pewną figurą. Kościół przedstawia ją jako nieposłuszną i pokazuje, że nieposłuszeństwu Bogu jest szczególnie karane. I tak rzeczywiście jest, bo Bóg mści się na niej w każdym pokoleniu, w każdym człowieku, który przychodzi na ten świat. Podobnie jest z afirmacją pasterza, który idzie za jedną owcą, która uciekała ze stada, po to, żeby ją dla tego stada odzyskać. To jest też przykład napiętnowania tak naprawdę. Osób, które chcą sprzeciwić się woli Boga i postępować tak, jak one chcą. Bóg tego absolutnie nie przyjmuje do wiadomości. Bóg żąda ślepego posłuszeństwa. Nazywanie miłosiernym Ojcem Boga który tworzy człowieka i oczekuje od niego tylko posłuszeństwa. I w dodatku człowieka, który rodzi się od razu grzeszny. Tak, no jest Jeśli nie wielkim... ma szczęścia, w cudzysłowie <laughs> oczywiście, urodzenia się w rodzinie katolickiej, która go ochrzci, to właściwie już nieważne, nie co będzie robił całe życie, czy będzie dobrym, empatycznym człowiekiem, czy będzie psychopatą, i tak trafi do piekła. Yy, tak, znaczy, no to pokazaliśmy tutaj na, 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 na tym przykładzie Rudolfa Hessa. Natomiast rzeczywiście jest tak, że My boga w ogóle nie znamy, tak jak bogów grecki i rzymski, z jakiegoś ludzkiego doświadczenia. Oni mieli doświadczenia seksualne, oni mieli doświadczenie zazdrości, miłości, posiadania swoich dzieci, buntu, obrażania się. My nie znamy dorobku ludzkiego w Bogu. Nie wiemy, czy on w ogóle jest w stanie ludzi zrozumieć. No bo... Ale nagle, nagle ma syna w którymś momencie. No tak, ale jaki jest użytek z tego syna? To jest typowa, rzymska figura najstarszego syna, chłubionego przez ojca, który ma wykonać wolę ojca. On absolutnie absolutnie odstępuje od swojego normalnego życia, jaki powinien mieć młody człowiek. To znaczy mieć zainteresowania, przyjaciół, poznawać dziewczyny. Nic nie wiemy w Ewangelii na temat te, tego aspektu życia Jezusa. Chciałbyś mieć takiego kumpla w klasie, który non ci gada o jakimś zbaw, zbawczym planie e, zbawienia, który, którego obsesją jest właśnie to, e, żeby, nie wiem, ludzi zbawić, żeby uwierzyli w jakiegoś e, Boga. Spójrzmy na to, na, na, na tą historię, właśnie z tej perspektywy, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do takiej czołobitnej postawy słuchającej, która nie znosi żadnego pretekstu. To jest absurdem, że tak naprawdę wykładnie tego, co się zadziało na kartach Ewangelii, w dziejach chrześcijaństwa mają mieć tylko ludzie, którym tak naprawdę zależy na tym, żeby to chrześcijaństwo odnosiło cały czas triumf, tak jak, który został związany w IV wieku na skutek jego sojuszu z Cesarstwem Rzymskim. Myślę, że dlatego ta książka wywołuje takie kontrowersje i budzi sprzeciw, no, lubimy czytać, zanim ta książka poszła w świat. My mieliśmy średnią jeden tam chyba jeden czy jeden pięć z jakimiś takimi komentarzami kompletnie z czapy od ludzi, którzy wykazują takie zaangażowanie wręcz ponad pewną normę żeby jakoś tę książkę zdyskredytować. No bo poruszasz temat tabu, to znaczy uderzasz w religię, która jest cały czas ważna dla dużej części społeczeństwa, cały czas jest ważna dla dużej części klasy politycznej, mm -hmm. cały czas nawet ten obecnie budujący się rząd idzie na ustępstwa wobec mm -hmm. ludzi, którzy kierują się przesłankami zawartymi w Ewangeliach, więc uderzasz w coś, co jest gdzieś głęboko zakorzenione w nas samych i co też daje nam takie poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa. Wiesz co, nie zgodzę się z tą Karolina, bo w religię uderzyła już nauka. Przede wszystkim uderzyła psychologia, która powiedziała o tym, że człowiek założenie jest osobą seksualną i utrzymywanie e, jako grzechu, nie wiem, masturbacji i wzbudzenie poczucia winy u siedmiolatka czy 8 czy dziewięciolatka jest zupełnym nieporozumieniem. Ta sama psychologia i psychiatria powiedziała, że tożsamość seksualna jest naturalnym wyborem. Tak, ale ty teraz mówisz wprost. Ale nie, nie, mówię o konfrontacji, tak? Ja myślę, że kościół ma z tym problem, bo powinien przeprosić na przykład za Świętego Pawła Apostoła, który był naczelnym homofobem chrześcijaństwa. On był głównym konstruktorem chrześcijaństwa. Człowiek de facto, o którym się Pisze, że sam był po prostu homoseksualistą, i to była taka jego projekcja, reakcja wyparciowa, właśnie ta homofobia. Więc to nie jest tak, że ja przychodzę tutaj z jakąś złomną winą, że w jakiś prymitywny sposób próbuję to chrześcijaństwo zwalczyć. Tylko pokazuje, że program Jezusa jest nieżyciowy. Ale właśnie o to A... chodzi, bo do tej pory mieliśmy takie mm -hmm. mm, próby na przykład usprawiedliwienia różnych niegodziwości ze strony kościoła katolickiego, właśnie w stylu. Mm, Ewangelia jest dobra, nauki no Jezusa są dobre, to ludzie są źli i zinterpretowali to z punktu widzenia swojego, swoich korzyści materialnych, rządzy władzy yy, i tak dalej. A ty mówisz nie, to nie jest tak, że źródło jest dobre, a po prostu źli ludzie przekształcili to na swoje podobieństwo. Ty mówisz samo źródło już jest skażone na wstępie. Tak, jest do bólu naiwne, dlatego że przykazanie, żebyśmy wszystkich kochali, jest kompletnym nieporozumieniem. Ja znam ludzi, którzy wchodzą w pozycję ofiary. W Kwią w przemocowych związkach, bo mają wszystkich kochać. Którzy przyjmują zniewagi, nie szanują siebie, bo mają wszystkich kochać. Jezus przecież wprost o tym mówi, że masz nie siedem, ale siedemdziesiąt razy spełnić czyjeś oczekiwanie wobec siebie. I znowu odwołam się do współczesnej psychologii, nawet nie psychologii, bo to za górnolotnie brzmi, naszego doświadczenia. Wiemy już o tym, żeby pokochać drugiego człowieka, musimy pokochać siebie, żeby uszanować drugiego człowieka, musimy uszanować siebie. Jezus proponuje nam zupełnie inny program, ale w tym szaleństwie jest metoda. Dlaczego? Chodzi o to, żeby ludzi organizować pewnym drylu związanym z posłuszeństwem, poczuciem winy. Zresztą z tą miłością, e, gdyby się jej przyjrzeć, to by się okazało, że to wszystko nie jest takie piękne. Tak. To jest taki haj. Bo chciałam też zapytać o no. tę miłość, bo wydaje się, że miłość to jest takie uczucie, które wszystkich nas łączy, niezależnie właśnie od wyznania, szerokości geograficznej, kultury i tak dalej. Czy to jest to najpiękniejsze uczucie, które może Posiadać człowiek wobec drugiego człowieka yy, i że ono jest jakieś takie czyste. A według te, tego, jak wy rozbieracie na czynniki pierwsze nauki Jezusa, okazuje się, że wcale nie. To nie jest tak, że ja kocham ciebie, czy ty kochasz mnie. I koniec. Ja mogę Cię kochać tylko wtedy, jeśli widzę w Tobie obraz Boga. No więc właśnie, w ogóle samo tłumaczenie słowa bliźni, bo my w przekładzie greckim mamy wykładnie, że, że bliźni, że Jezus mówił o bliźni. Bliźni, czyli każdy człowiek, niezależnie od wyznania, od narodowości, podlega programowi Jezusa. Okazuje się, że w tłumaczeniu greckim ów bliźni, no to jest właśnie brat Wierzę, to nie jest absolutnie każdy. To jest człowiek, z którym mnie łączą pewne więzy związane z, z plemieniem, z którego pochodzimy, wiary, którą praktykujemy. I to Greka to podaje w sposób jasny i oczywisty. Natomiast to jest to przedstawiane w kościele, że kochać masz bliźniego, czyli każdego. Nie. Zwróć uwagę, co Jezus mówi. Prymatem jest miłość do Boga i ty w drugim człowieku masz nie kochać drugiego człowieka yy, czy szanować, mm. tylko masz znaleźć w nim Boga i Boga w nim kochać. To zmienia absolutnie twoje motywacje, bo ty sobie nie myślisz w ten sposób. Nie wiem, kocham Marka Sekielskiego, jest moim przyjacielem, tak. Niezależnie od tego, że czasem się po prostu poprztykamy, tylko mówisz inaczej i kalkulujesz. Żeby zebrać kapitał w niebie, kocham. Boga w Marku Sekielskim. Podaję taki przykład Pieszy Brzegu, ja żeby to u, u sobie uzmysłowić i, i żeby pokazać, jak bardzo jest to y, pokrętne. ale Natomiast y, rzeczywiście Kościół przy, przedstawia to często w takiej atrakcyjnej formu formule, y, bo to budzi pewien taki haj, o miłość. Y, tak to nie jest. Ja uważam, bo nawiązałaś tutaj do, do tej figury, którą często Kościół sam się, że tak powiem, posługuje, co jest bardzo znamienne, że możemy nawet grzeszymy, możemy nawet źle zrobimy, ale jesteśmy ułomnymi biskupami i księżmi, ale Jezus i Ewangelia była wspaniała, że absolutnie oni są w tym konsekwentni, bo... 2000 lat kościoła i 2000 lat wykluczenia kobiet. 50% populacji chrześcijan jest absolutnie wykluczonych ze wszystkich przywilejów, które przysługują chrześcijanom. Myślę oczywiście tutaj o... O przystąpieniu kobiet do stołu pańskiego, o tym, że nie mogą być kapłankami. No to jest 2000 tysiące lat rządów facetów, którzy stworzyli sobie, zaprojektowali sobie instytucje dla samych siebie. Tam tych kobiet w ogóle nie ma, więc to myślenie jest absolutnie sformatowane. Stosunek do dzieci i wychowywanie ich w posłuszeństwie, w szacunku do rodziców. Pytanie jest, czy ci rodzice na ten szacunek zasługują. Masz słuchać rodziców, słyszymy w kościele, niezależnie temu, jacy są, jak nas wychowują. To... No, ale tak samo kobietą masz zostać przy swoim mężu, niezależnie jak cię traktuje. Ale oczywiście. Czy cię bije, czy cię poniża, ale... masz przy nim zostać, bo związałaś się Jezus. związkiem przed Bogiem z nim. To mówił Jezus i to jest jak najbardziej konsekwencją. Musisz Jego Musisz mieć krzyż. O Boże, to jest coś takiego, co mnie zawsze rozwala na kawałki. Niesienie swojego krzyża. A ale... ja, dlaczego ja mam nieść jakiś krzyż? Już ci powiem dlaczego. Dlatego, że zupełnie inaczej znajdujesz się w swoim cierpieniu, kiedy. Ktoś ci pokazuje jakąś misję w tym i sens. Jeżeli ktoś ci wytłumaczy sens twojego cierpienia to automatycznie zmienia się Twój punkt widzenia i to Ci może dać pewien komfort, że rzeczywiście pracujesz na życie wieczne, że Bóg Cię doświadcza, bo Cię kocha nawet. Znam osoby, które, którym to, 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 to bardzo pomaga i przynosi jakąś ulgę. Ja to oczywiście traktuję jako swego rodzaju jakąś taką technikę, która pozwala w takiej sytuacji się odnaleźć, ale Kościół w sposób perfidny to wykorzystuje, dlatego że na tym najniższym szczeblu tego establishmentu kościelnego, to znaczy tej hierarchii kościelnej, no są właśnie ci te siostry zakonne, które zdają biednym jakąś zupę, zakonnicy, którzy wykonują jakąś pracę na, na, na tej pierwszej linii. i To spasiona... jest bardzo pożyteczną i dobrą pracę. Oczywiście, mówię o tym. I ta spasiona hierarchia, ten cały establishment może wtedy powiedzieć, o, zobaczcie, mamy takich ludzi, tak? My jesteśmy może jakoś nie w porządku, ale tak to wygląda. Tak naprawdę chrześcijaństwo i ten testament Jezusa, jego dziedzictwo przeszkadza Kościołowi, żeby się reformował. To właśnie jego słowa, a nie jakiegoś biskupa czy kardynała, Sprawiły, no, że właśnie, że kobiety nie mają prawa do rozwodów. Słowa świętego Pawła, który był tak naprawdę drugim po Jezusie, architektem chrześcijaństwa sprawiają, że kościół w dobie XXI wieku ma problem z mówieniem o, o, o gejach, że to są osoby. Takie same jak my, normalne. Dla nas to jest oczywiste, tak? Dla kościoła e, nie. E, I wszyscy się gdzieś tam podniecają, że papież to być może się zgodzi na to, żeby tym gejom jakoś gdzieś tam pobogu, pobłogosławić. Dać im jakiś substytut, jakiegoś symbolu ich y, związania. Z, z, z człowiekiem. No i przede wszystkim takie poczucie m, takiego zniewolenia, ta figura owcy w stadzie. Nie możesz uciec. E, to też jest e, po, pokazane w tej przepowieści o, o synie marnotrawnym, e, dlatego że jesteś zdrajcą. No właśnie tu się pojawia ten bliźni. E, masz być w grupie, równać do szeregu i nie być zmiennym. Osoby, e, które e, wychodzą z takiego Opisu są w tym kościele prześladowane, a kobiety, jak na przykład Matka Teresa, z tu Guty, Święta Teresa, czy w końcu Maria, tak? Matka Jezusa, które sprowadzają i redukują swoje życie do ponoszenia pewnych ofiar, Dokładnie do nie cierpienia. Matka Teresa jest takim dobrym przykładem, bo wokół niej jest sporo kontrowersji. No tak, pisaliśmy o niej z profesorem Obirkiem w Babilonie. Yy, Marek Sekielski nagrał też program specjalny. Zapraszam Was yy, w którym rozmawialiśmy w ilustracji na ten temat, ale. Yy, yy. Chciałbym, żebyśmy żeby osoby, które przeczytają tą książkę, zostały z jakąś taką trochę inną refleksją. Ja wiem, że to jest trudne, wiesz, bo ja też podaję taki przykład bardzo często, jak dla nas pewne rzeczy są wdrukowane, jak taki wirus, tak? I grają nam gdzieś tam po tych neuronach i nie, 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 nie burzymy się, podczas gdy inne osoby, które przychodzą z zewnątrz, widzą to zupełnie inaczej i pokazuje właśnie tą figurę zakrwawionego Jezusa przybitego do krzyża w tym takim zbolałym, w zbolałej pozie i to jest pokazywane dzieciom, tak? My robimy im olbrzymią krzywdę, prowadząc ich do kościoła i pokazując im takie coś. Nie, ja nie wiem, czy horror gorzej działa niż to. I pewien Żyd, który przyjechał do Polski, zwrócił na to uwagę profesorowi Obierukowi, że to jest po prostu okropne. No jest okropne, ale spójrz, jak to się ma z punktu widzenia tego, co my teraz wiemy o wychowaniu dzieci i o hmm. tym, jak budować, jak pomóc budować się człowiekowi, który potem ma być człowiekiem silnym, niezależnym, nie walczącym z jakimiś traumami. Jak do tego się ma model ojca, który gdzieś tam w świadomości to jest ojciec miłosierny, dobry Bóg, a z drugiej strony jest to ojciec, który zsyła na ciebie jak najwięcej cierpienia po to, żeby ci to cierpienie wynagrodzić w jakiejś przyszłości. I nawet zakładając, że wierzymy w to, że potem jest jakiś raj i jakieś życie wieczne, to co za ojciec? wskazuje swoje dziecko na permanentne cierpienie raz za razem tylko dlatego, że za chwilę to zostanie mu wynagrodzone. Jak to w ogóle się ma do psychiki znaczy, no, ja, ja ci odpowiem bardzo prosto i nie jest to jakaś moja subiektywna szokująca opinia. Gdyby współczesny sąd rodzinny zajął się takim ojcem, to by go pozbawił po prostu władzy rodzicielnej, rodzicielskiej. Ludzie z boku, którzy by komentowali opis takiej sytuacji Kowalskiego, który bije swojego syna, albo mówi, masz iść i zginąć po prostu, żebym twojemu rodzeństwu żyło się Lepiej, no co, bo oni powiedziały? że to jest facet, którego trzeba w kitel po prostu, nie wiem, gdzieś przewieźć do, do jakichś tworek czy gdzieś. Czy ja przesadzam? Nie, tak nie, po, nie prostu, po prostu jest. I zwróć uwagę, bo wiesz, bo to jest pierwsza książka, tak? Jest dużo rozmów wokół niej, komentarzy. Czasami są takie, wiesz, no nie będę tego czytał, bo to jest bzdura i głupota. Wiesz, bo. To jest tak, jak mi się przypominają te czasy, kiedy na samym początku zaczę zaczęto mówić w ogóle o pedofilii, o, o ciemnej stronie Jana Pawła II. To się musiało po prostu przegryźć. Jakieś wiązania neuronowe nowe musiały się wytworzyć, które przyjmują do wiadomości, że taki scenariusz jest możliwy. No i trzeba napocząć tą dyskusję, i to jest naturalne, bo gdybyśmy my tego nie zrobili, ktoś by na pewno ją podjął, pokazując, że chrześcijaństwo w swoim rdzeniu jest okrutne i to wychowanie właśnie, ten model syna posłusznego ojcu pokutuje do dziś, bo takie to chrześcijaństwo jest. A największa, naj, największy zarzut nasz w stosunku do Jezusa i Boga jest taki, że on nie daje żadnej możliwości relatywizowania tego, co on mówił z uwzględnieniem... Odkryć naukowych, pewnego ducha czasu i pół biedy, kiedy są dorośli ludzie, którzy. Chcą cierpieć, a nawet się biczować. No przecież ludzie sam, Jan Paweł II się biczował, tak? Różnych ludzi różne rzeczy kręcą. <noise> no tak, e, natomiast... No, tak, póki są dorośli sami podejmują decyzje, mogą robić ze sobą wszystko. Dokładnie, natomiast taka socjalizacja tego cierpienia. A ona... nie, nie zareklamowałeś książkę, <noise> że pewno nikomu nie umknęła. Słuchaj, rzucę się w oczach, wydawca <noise> wykupił billboardy w dużych, dużych miejscach. No, te protesty to jest taka reklama, która tak naprawdę nam e, służy. E, tak naprawdę książka jest od kilku dni. Podcast promujący książkę jest na pierwszym miejscu w, na MPGO. E, książka weszła w, 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 w. Dobra, dobra. Reklamujemy Laskiej... książkę, ale poczekaj, bo jeszcze zostańmy w, te, w tak. temacie teorii Nie, no, ale oczywiście zareklamujemy ją jeszcze na koniec. Mhm. E, zresztą myślę, że ona już naprawdę sporą reklamę dostała, być może wbrew tym, którzy chcieli ją oprotestować. Natomiast. E, no jesteśmy w programie, który zajmuje się teoriami spiskowymi. I czy według Ciebie, no wiesz doskonale, czym jest teoria spiskowa? Wiem też, że oglądasz moje programy, za co tak. Ci bardzo serdecznie dziękuję. Jestem czy fanem. Takie chrześcijaństwo mhm. spełnia przesłanki teorii spiskowej, według Ciebie? Myślę, że tak, dlatego że. Mm, yy. Chrześcijaństwo ufundowało nam figurę takiego nowego wroga. No przecież antysemityzm jest ufundowany na jednak na chrześcijaństwie. Dlatego, że no, od wielu, wielu wieków odwoływano się do tej pomsty za śmierć Jezusa na Żyda. Chociaż tak naprawdę odpowiedzialność za to ponosi namiestnik rzymski. I to jest Jedna z takich formuł. Wiesz co, no, ale też ja rozumiem teorie spiskowe jako teorie, które ożywiają pewne mity, które niestety stają się naszym doświadczeniem. Ale na, które, te, na poparcie których to mitów nie ma żadnych faktycznych, naukowych, fizycznych dowodów. No tak, ale jest na przykład dziedzictwem chrześcijaństwa również taka sterylność, jeśli chodzi o mówienie o seksualności, o ciele, tak? Zwróć uwagę, że tam nie ma żadnego. Opisu, tak. No, Duch Święty stąpił czy gołęb... pod postacią Gołębicę na Matkę Bożą i porodziła syna. Jest Józef. Postać taka wykastrowana tak, z tej męskości. Ona zaprzecza tym czasom, w których żyła, bo przecież powinien się zbuntować, bo wiecie, jak to? To nie jest moje dziecko. No, ale on ją bardzo kochał i też to, co mówi. No Super. tak, dzieci <grym> się noci pod sercem, no, no, wiem o czym. Ale mówisz. myślę, że tak naprawdę chrześcijaństwo dostało drugie życie w IV wieku. I to jest Konstanty Wielki, to jest zblatowanie się i wspólny interes, w którym władza znalazła religię i to się powtarza wszędzie. Tego doświadczamy dzisiaj. No, mi nadzieję, że to przechodzi do przeszłości. Wszelkie ruchy prawicowe na całym świecie. Słyszę, że Erdogan chce zwiększyć udział imanów w kształtowaniu młodych Turków. Trump odwołujący się do chrześcijaństwa, tego takiego protestanckiego Putin, rozumiałe. mówiący o mesjanizmie to rosyjskim. To bo mając w ręku taki ostatecznym, ostatecznym, jakim jest wieczne potępienie, możesz wszystko. No tak, możesz ale wiesz, wszystko i możesz ludzi skłonić do wszystkiego. Ale wiesz, dla mnie o wiele gorsze jest to na przykład, że no, światły człowiek wydawałoby się. Adam Michnik jeszcze kilka lat temu mówił, że on sobie nie wyobraża Polski bez chrześcijaństwa, że to chrześcijaństwo, gdyby jej zabrać, to, to, to Polska by była takim czarnym obrazem w ramię. Jest taki głośny jego wywiad z Dominiką Wielowiejską. Tak naprawdę jest pokazane, że jakby tego chrześcijaństwa nie było jako pewnego programu, z pewnego sposobu myślenia o życiu. O którym tak naprawdę chyba ci chrześcijanie nie mają pojęcia, tylko powtarzają to z taką pobożnością, jako no, używając tych y, y, skrzydatych formów miłości, ofiarowania i tak dalej, żeby nie byłoby jakiegoś innego życia. Nieprawda. Humaniści kochali drugich ludzi bez żadnych intencji. E, epikurejczycy e, mieli... Bardzo pościągliwy y, sposób y, dawania upustu swoim emocjom. E, myślę sobie, że możemy znaleźć wiele prądów filozoficznych, etycznych, szkół, e, które mogą e, przyświecać nam w, w takiej e, codzienności. Natomiast równolegle do rozwoju nauki, a w niektórych czasach nawet wbrew nauce, to chrześcijaństwo cały czas, jedni powiedzą, ubogacało tą naszą glebę mentalną. A inni powiedzą, i my chyba mówimy w tej książce o tym, że wgryzało się jak rak w nasz system myślenia o życiu, o sobie oraz o innych ludziach. A myślę, że robi nam przede wszystkim krzywdę związaną z poczuciem winy. Weźmy na chwilę w, w sytuację małego człowieka, siedmiolatka, ośmiolatka, który słyszy, że ten człowiek, który wisi na tym krzyżu, umarł za jego winy za winę jego kochanej babci, kochanego e, dziadka, że trzeba się modlić i przepraszać, żeby on mniej cierpiał, e, żeby te gwoździe tak mocno, e, które, e, na Fęci. których się trzyma, nie zadawały Nie muszę mubulu. sobie tego wyobrażać, ponieważ jako siedmiolatka trafiłam do szkoły katolickiej, A, prowadzonej no przez zakonnicę. Wyszłam jako czternastolatka, więc wszystko to przyszło na swojej skórze. Stąd pewnie też moje dość krytyczne i ostre podejście do chrześcijaństwa i kościoła katolickiego przede wszystkim. Mhm. No tak, no ale rozmawiamy tutaj i, z taką nadzieją, że przysłują się nam yy, 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 widzowie. Yy, no zależy mi na tym, żeby każdy po prostu się zastanowił, yy, co jest w historii Jezusa takiego, co go urzekło, i co to jest, żeby sobie odpowiedział na pytanie, żeby odpowiedział, z czym kojarzy się chrześcijaństwo, czy ma jakąś jego definicję. No i, no i żeby się troszeczkę nad tym zastanowił, bo wiesz, zastanawiamy się nad, nie wiem, dietami, gdzie chcemy pojechać na wakacje za granicę, w co się ubrać, a myślę, że chrześcijaństwo no jest, jest jakimś takim pierwszym. Planowym tematem dla nas do przemyślenia. No, chyba, że ktoś chce zostać w tej albo pobożności takiej, nie zastanawiać się i praktykować, albo w politycznej poprawności tego nie ruszać, ale odwoływać się do tego i mówić, że to jest dobre. To no wiesz, to jest tak jak w, te, w takich rodzinach. tak kiedyś profesor Baisert y, 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 mi opowiadała, y, że żyjemy w takim kodzie, że wszyscy wiemy i po kątach sobie mówimy, że ten nasz tato to chyba się źle zachowuje. Y, ale nikt mu nie o tym nie powie i nikt o tym nie powie publicznie, ale uwierz mi, że zawsze w pewnym momencie przyjdzie taki moment, że przyjdzie jakiś wnuk i on tą pamięć tego e, dziadka e, z, z bruka, z bruka e, no aby robił to z jakąś kulturą e, no ale no, ten twórczy bunt zawsze jest potrzebny. Od no, tego się wszystko zaczęło. od Właśnie od Ewy, od zbuntowanej owcy, od Marcina Lutra, nie wiem, od nas. Będziemy już kończyć. Marek Sekielski nerwowo daje nam znać, że to koniec naszej rozmowy. Taką mam dziwne wrażenie, że jest dziwne wrażenie, że tu presja pewna jest wywierana. Natomiast na końcu tylko tak, chciałam zostawić refleksję, ono, że mamy to chrześcijaństwo, na które pozwalam sobie na poczet tego programu o teoriach spiskowych patrzeć trochę jak na taką hipotezę niczym nie popartą, a jednak jesteśmy w 2023 roku, formuje się właśnie nowy rząd, ten liberalny, demokratyczny, nowoczesny rząd i nadal kwestie takie jak aborcja, kwestie takie jak związki partnerskie, nie mówiąc już o małżeństwach jednopłciowych, są tematem który jest strach poruszyć, bo mamy te środowiska konserwatywne. Czyli w oparciu o pewną hipotezę, która jest z nami no długo, bo od 2000 lat, wciąż w tym naszym nowoczesnym świecie z tymi wszystkimi naszymi dokonaniami naukowymi i technologicznymi, kierujemy się. Tą właśnie książką, Biblią, którą ty wziąłeś tutaj na tapet w książce Amoralna religia. Ja wiesz, wierzę i marzę o takim wymiarze i takiej jakości polityki, która nie odwołuje się do narodu, do nacji, do zbiorowego dobra, do, do stada, ale do takiej polityki, która się odwołuje do dobrostanu poszczególnego człowieka, dziecka, kobiety, jednostki i stwarza mu warunki do tego, żeby ona mogła się afirmować po poznawać, buntować się. Konstruowania programów politycznych i idei od praw jednostki jest naprawdę bardzo komplementarne. I myślę, że od tego trzeba zacząć. Kiedyś mówiono, że jak Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu. Ja bym chciał, żeby politycy zaczęli myśleć, kiedy szczęście jednostki jest priorytetem, zbiorowość naprawdę będzie szczęśliwa i nie będzie miała głupich myśli. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Artur Nowak, pisarz, prawnik, publicysta, autor tej właśnie książki Amoralna Religia. Bardzo wszystkim ją serdecznie polecam, także tym, którzy są do niej nastawieni krytycznie, żeby jeśli już modlą się za Artura Nowaka i wydawcy książki, to wiedzieli chociaż dlaczego się za to modlą. Dziękuję bardzo i oczywiście zapraszam na kolejne odcinki Teorii Spisku, ale także na wszystkie inne programy na kanale Sekielski Brother Studio, w tym oczywiście na wysłuchanie i obejrzenie podcastów Artura Nowaka. Dziękuję bardzo. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.